Adam Słodowy urodził się w grudniu 1923 roku. Swoje dzieciństwo spędził w kamienicy przy ulicy Łąkowej. Tutaj chodził do szkoły. Miał wielu przyjaciół. Mieszkał na piętrze, przy tym pięknym, wystającym, takim półokrągłym balkonie. Tutaj miał, ożenił się z panią Jadwigą. Krótko przed rozpoczęciem II wojny światowej wyjechał z miasta. Pracował fizycznie, później wstąpił do wojska. Pod koniec lat 50. rozpoczął współpracę z Telewizją Polską. Tam przez ponad 20 lat prowadził program Zrób to sam. Pokazywał w nim, jak zrobić coś z niczego. To był po prostu wyjątkowy człowiek, no co nam dużo mówić. Cieszę się, że dane mi było przeżyć z nim aż tyle lat szczęśliwych. No potem pod koniec życia troszkę już ze zdrowiem były kłopoty. Adam Słodowy zmarł 4 lata temu. Aby utrwalić pamięć o konstruktorze z Czarnkowa, powstała inicjatywa wmurowania tablicy pamiątkowej w ścianę jego rodzinnej kamienicy. Miasto odnowiło budynek. Ta kamienica nie była w tym roku przewidziana do remontu, no ale co zrobić, skoro jest inicjatywa, trzeba było, jak to się mówi, zmierzyć się z tym zadaniem. Wcześniej w Czarnkowie powstała Izba Pamięci dedykowana Adamowi Słodowemu, natomiast u zbiegu ulic Kościuszki i Kościelnej stanie pamiątkowa ławka. Inwestycja będzie sfinansowana z budżetu obywatelskiego.